No hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina, Akt trzeci, ścieżka Iorwetha, no i tak, no i ogólnie zrobiliśmy już wszystkie te zadania poboczne, które mieliśmy zrobić. Pokerowa twarz, mam to w dupie. No i w tym momencie albo możemy iść ścieżką Tris, albo ścieżką, albo w stronę Tris, albo w stronę Filipy i oczywiście pójdziemy w stronę Filip, tak jak mówiłem, bo Tris Merigold zrobimy sobie to jako osobne zakończenie już po tym, jak zakończę tą ścieżkę Iorwetha. Dobra, no i tak, w tym momencie musimy... Mamy dwie opcje, albo się złapać, dać złapać, albo przekraść się przez kanały do Filipy Eilhart. I ogólnie wygląda sprawa tak, że jeżeli damy się złapać, stracimy swój ekwipunek. Ergo musiałbym swój ekwipunek zostawić tu i się tłuc tam i dopiero później przyjść po niego. Wolę się przekraść, ewentualnie wyzabijać wszystkich, których mogę. I w ten sposób się tam dostać. Dobra, no i teraz tak, gdzie to kurde mamy iść? Ścieżka Rosza, nie ścieżka Rosza, ścieżka Iorwetha, już sobie patrzę, tak jest. Dobrze. A albo B. Jeźdź zakonu pącej róż, dobra. Wejście 6 jest oddalone od miejsca, w którym znajdujemy 6. A ono jest tu przy wieży. No to pokazuje, że tu, przy tej wieży. To dobitnie pokazuje, że z tamtej strony. Jakby to miało być wejście do tych lochów jej. Zaraz zobaczymy. No wejście w dół. To tutaj czasem nie znajdowałem tej broni. Kurde, wszystko wygląda tak samo. Zapiszę sobie grę, bo chyba nie zapisałem. Plus, zrobiłem już sobie motyw z mieczami. Więc my mamy ten Adam Date, już jest ulepszony runą księżyca, Izgit i ognia. Także mamy dosyć spoko, naprawdę spoko staty. I kermę. 52 do 61, tu mamy 51 do 56. Też tu właśnie wsadziłem jedną runę ognia, jedną runę ziemi. Zbroja z Mahakamu, chociaż tu jest ta cała zbroja Wranów, ale już nie pamiętam jak ja to robiłem. W imię wyższych racji odszukaj Filipę Eilhart. Czy to nie było gdzieś tu, kurde, czasem? Idźmy stąd z gnicy. Lul, z jednym cięciem go zdjąłem. To było potężne cięcie. A nie, to nie z tych lekkich, szybkich, tylko tych ciężkich, okej. No to zgnilce mamy za sobą. Aha, tu mi pokazuje, że niby jest przejście jakieś w tamtą stronę. Tu jest brama opuszczona. To też nie tędy. No i będziemy się starali... To nie w tym miejscu znajdowałem? O właśnie, patrzcie, o to mi chodziło. Miecz. To dopiero jest, kurde, sprawa. Miecz, 9 do 12, zajebiście, wywalmy to. Kwalifikowana skóra, schemat na zbroję Wranów. O, idealnie, mówiłem, że jest. Schemat na zbroję z Is. To chyba dodali później. No właśnie, no to mamy te całe zbroje. I co my teraz zrobimy? A, tutaj możemy to otworzyć, widzicie? A w tamtej ścieżce to było zamknięte. Już sobie zobaczymy... Kurde, daj ten ekwipunek. Zbroja Izgit. Albo Nie, to jest... schemat na zbroję Is. Albo zbroja Izgit. A ten mi się skąd tu wziął? A nie, ten miecz jakoś... okej. Runa ognia. Kurde, szkoda, że nie widziałem. I zbroja Wranów 30+. Także naprawdę hu. Więc spróbujemy zrobić tą zbroję Wranów. Co ja potrzebuję? Zbroję Izgit. A właśnie, po to była właśnie nam zbroja. Mamy zbroję Izgit. Mamy wranie wzmocnienie pancerza. Mamy. Wiedziałem, żeby jedno zostawić. Ćwiekowana skóra. 2 na 4. Ćwiekowanej skóry potrzeba nam... Ja to mam przecież zapisane w notatniku. Debil zje mnie. Ja to mam zapisane w notatniku jeszcze jak grałem tamtym razem, więc możemy teraz się cofnąć w takim razie i zrobić to. Zobacz tylko, gdzie ja to zapisałem, ale wiem, że zapisałem. Kombinaty, tak, kombinacje mam rozpisane. Kermem... O, jest zbroja Wranów. Idealnie, dobra. To możemy śmiało stąd wyjść. I zanim zrobimy Filippę, to zrobimy sobie naszą zbroję. Gdzie ja mam tu iść? Tędy. Tak, tak, i tędy. Długo to nie powinno potrwać. Wiedziałem, żeby jedno, a chyba jedno wranie wziąłem i włożyłem do innej zbroi, bo myślałem, coś mi to będzie... O kurwa. O kurwa, boję się teraz iść. Dobra. Jednak nie jest tak, że tekstury równają się obiektom, tylko tekstury teksturami, obiekty obiektami, także... Ale było niebezpiecznie. Ruszyłbym się i spadł na przykład w przepaść. Dobra. Tratwa, sukno i skóra. Ten przynajmniej się myje. Ćwikowana skóra. Pamiętam, że dwa mi tego brakuje, ćwikowanej. Zobaczymy jak ten. Czy mamy jakieś coś tu? Ćwikowana skóra, ćwikowana skóra. Na pewno mi dratwy było potrzeba. Tu mi potrzeba, mówią 7. No to dobra. Dalej mi potrzeba sukna i ćwikowanej skóry. Jest sukno, tam mi 6 potrzeba, więc bierzemy 6. I ćwiekowana skóra 2, idealnie. Przecież to Radowid ich wysłał. Aspołeczny wyrzutek społeczeństwa. Wiedźmin. Kto mnie stworzył aspołecznym? Chyba społeczeństwa. Haha, punkt dla mnie. Dobra, wykonaj dla mnie przedmiot. I będzie to oczywiście... Mamy tutaj tą zbroję. Zbroja z Is albo zbroję Wranów. Da. Huhuhu, fuck yeah. Rzeka Tajemnic. A, przecież to było z Rzeki Tajemnic. Dobra, już teraz pamiętam. Faktycznie, zbroja Wranów. Nie mogłem sobie przypomnieć, skąd wiedziałem o zbroi Wranów. Z Rzeki Tajemnic. Dobra, zakończone zadanie. To już od pierwszego aktu się ciągnie. I mamy zbroję Wranów. Fuck yeah! Porównajmy je sobie. Zbroje mamy plus 8, więcej zbroi. Żywotność ta sama. O, redukcja obrażeń od magii 20%, tu tylko 10%. Odporność na podpalenie i krwawienie i truciznę. Tu mamy po 25, góra 30, a tu mamy po 70 w nowej zbroi. I regeneracja żywotności. A to jeszcze nie jest ulepszona zbroja. Hehehe, już zobaczymy, nie, to nie. A mamy tak, magiczna osnowa. Premia do znaków. To jest zbroja 2, zbroja 2. Patrzę, gdzie są zbroje 2. I co my tam mamy na tych zbrojach 2? To są już tylko oleje. Dobra, to nas jebie. Więc mamy tak, zbroja 2 z odpornościami na truciznę, krwawienie, podpalenie. Ale to jest jakieś takie niespecjalne, bo po 1% jak tam mam 70. Mamy też żywotność 2, nawet żywotność 10, zbroja 2. Mamy też zbroja 2 samo, albo zbroja 2 i premia do obrażeń od znaku, więc to na pewno wrzucimy. Wrzucimy sobie to z żywotnością. I teraz możemy albo kokardę edirskich wojsk, albo to, co nam da więcej. No da nam to więcej. Dobra, no to jebnijmy to i będziemy jedli 1% więcej, no. 71, no ohoho. No ale nieważne, dobra, mamy 3T. Zbroja 36 już ma. Hehehe. Jestem tak dozbrojony, że bardziej się już nie da. Więc teraz... Dire odłożymy. Zbroję z Mahakamu odłożymy. Seltkirka nie możemy, bo to jest przedmiotem fabularnym i musimy go trzymać. Bo to jest takie, no masz tu zbroję Seltkirka, możesz sobie jej użyć. Szkoda, że już wtedy... O, siema. Okej, zaraz przyjdę. To jest takie, że dostajemy tą zbroję Seltkirka, żebyśmy mogli jej używać, ale od razu już miałem lepszą niż tą Seltkirka, więc no jest takie no. Ale powiedzmy przy jakichś speedrunowych, powiedzmy, że ktoś by chciał speedruna zrobić z Wiedźmina 2 i faktycznie wtedy na przykład zbroja Seltkirka mogłaby być fajna. Bo nie mielibyśmy czasu na szukanie pozostałych i tak dalej. A to mi tak dostajemy fabularnie. Dobra, no to zatem wracamy. Notatnik sobie zamknę już. Hehe, dobrze, przydał się. Żeby nie patrzeć, gdzie co muszę podnieść. No kurde, masakra. Ja jestem zajebisty, dobra. Mówiłem, że to jest tutaj gdzieś, tylko to jest... O, widzicie, to są Myślałem, że to tamtym wejściem dużym wchodziłem, ale jednak nie. Jedno mocne cięcie i nie ma zgnilca. No dawaj, wchodź. Zapisywałem grę przed chwilą? Chyba zapisywałem, nie? Hehehe, nice. No Boże, musimy miecz chować. Nic tu nie ma. Poza pożeraczem zwłok. Hehehe, obesrał tamtego. Oh shit! Myślałem, że walnie. O, myślałem, że go zabije swojego przyjaciela, ale nie! Po co? Jak nie, to nie. Pewnie do góry teraz. Tak, na pewno do góry. Więc wskakujemy. Na zglice. Hehehe. Tu nic nie ma. Wyskakujemy. No pokażcie dupy. Szczur ucieka. Nie walnę go. No i kurczę, gdzie teraz? A, tam mi pokazuje, że tak. Tu mi pokazuje, że jest jakieś wyjście w ogóle. Drzwi są zamknięte. Światła zgaszone. No i dobra. Teraz mamy panów z Nilfgaardu. Nie możemy... Wasza wysokość? O. Długo czekałem na to spotkanie. Tak nagle opuściłaś Redanię, że nie znalazłem sposobności, by cię należycie pożegnać. Wasza wysokość, nie rozumiem, dlaczego mnie aresztowano. Wszystko, co zrobiłam, służyło interesom Redanii. Wsparcie rebelii, osłabienie Henselta. Ryzykowałam własną reputację dla twojego dobra. Nie jestem już małym chłopcem, który wierzy w każde twoje słowo. Dlaczego to robisz, Radowidzie? Wspierałam cię w najtrudniejszych chwilach. Beze mnie nie byłbyś tym, kim jesteś. Nie rozumiem. Rozumiesz doskonale. Knułaś przeciwko mojemu ojcu, Wizimirowi, a także przeciw mnie. Cały redański dwór trząsł się ze strachu przed wszechwładną Filippą Eilhart. Wasza wysokość, to nieprawda. Pozwól mi wytłumaczyć. O co jestem oskarżona, królu? Ambasadorze? Tris Merigold była tak miła, że sporządziła listę osób zasiadających w tajnej organizacji zwanej Lożą Czarodziejek. Zasiadały w niej również czarodziejki z Nilfgaardu, ale nie musisz się już o nie kłopotać, pani. Tris, oszalałeś. Zleciłyście zabójstwa Demavenda i Foltesta. Podejrzewam, że maczałaś też palce w zabójstwie mojego ojca. I gdybym teraz zdjął ci Dwimeryt z nadgarstków, zabiłabyś i mnie. Jesteś skończona, Eilhart. Przeprowadzimy proces, żeby wszystko było jak należy, ale wiedz, że się nie wywiniesz. Zostaniesz skazana za udział w spisku, zdradę i królobójstwo. Czeka cię darcie skóry i stos. Całe dzieciństwo spędziłem czując na plecach twoje zimne spojrzenie. Gdy wydawałem polecenia, moi poddani szukali wzrokiem przyzwalającego gestu Filippy Eilhart. Cały dwór w Tretogorze patrzył, jak mnie upokarzasz. Cała Redania śmiała się ze mnie za moimi plecami. Pamiętasz, jak uczyłaś mnie patrzeć ludziom w oczy i zmuszać, by to oni pierwsi spuścili wzrok? Król nie może okazywać słabości i niezdecydowania. To twoje słowa. Opanowałem tę sztukę do perfekcji. Tylko ciebie nie udało mi się nigdy zmusić do uległości. Masz jedną szansę, by skrócić cierpienie. Przyznaj się do wszystkiego tu i teraz, w obecności ambasadora. Spójrz mi w oczy i okaż skruchę, okaż uległość. Twój wybór. Kacie, wyłupić jej oczy. Popełniasz wielki błąd, królu. O kurwa, taką łyżką. Nie! A! Biedna Filippa. Nie zasłużyła sobie, ale zobaczcie, że Redania ma, kurde, praktycznie takiego jak ten. Ma orła w herbie, prawie taki jak polski. No z taką jakąś tarczą dziwną i czymś jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Ale... Problem Filipy został rozwiązany. Czas wracać do obozu. Proszę poczekać, ekscelencjo. Sprawdzimy teren. Przyjdą tu? Ja sobie zapiszę stan gry. Widział mnie czy nie? Widział mnie. Czyżbym był dla was za silny? Niemożliwe. Jak to? No przecież jesteście... Panowie, jesteście z Nilfgaardu. Niemożliwe, żebym ja, zwykły Geralt z północy, znaczy zwykły Wiedźmin Geralt z północy, był dla was za silny, no. Nie godzi się. Tępe chuje z południa. Gdzie... Coś tu jest jeszcze, nic nie widzę. A. Siema. Siema, Shilard. Co tam u ciebie? Jak zdrówko? Pięknie. Niełatwo się do ciebie dostać. Zobacz, co mi zrobili. O jest. Radowid. Ten sam, którego uczyłam magicznych sztuczek, gdy był małym chłopcem. Uwolnij mnie, Geralt. Muszę się stąd wydostać, słyszysz? Pomóż mi! Najpierw odpowiesz na kilka pytań. Tak, i ogólnie w tym momencie mamy wybór. Albo uratować ją, albo iść ścieżką Tris. Tak, jeśli ci pomogę na razie Tris, to jest już ten. Shilard mówił prawdę. Shilard mówił prawdę? O Loży? O królobójstwach? Mówił to, co chciał usłyszeć Radowid. Półprawdy i prawdy wyjęte z kontekstu niewiele się różnią od kłamstw. Tris brała w tym udział? Pod tym akurat względem jest czysta jak łza. Ale tylko pod tym. Zapewniam cię, że nie była z tobą szczera w wielu innych sprawach. Po co to wszystko? Jaki macie interes w mordowaniu władców? Pomóż mi się stąd wydostać, a wszystko ci wytłumaczę. I pomogę zdjąć urok z Saski. Zdejmij mi kajdany i zaprowadź do mojej kwatery. Błagam! Wszystko ci powiem. Wszystko! Iorweth jest w Logmin. Jak działa urok? Jak działa urok? Saskia nie jest w stanie oprzeć się mojej woli. Wierzę, że jestem najwspanialszą osobą na świecie. To tak, jakby była zakochana. Lesbomancja! Najpiękniejsze jest to, że zachowała pełnię władz umysłowych. Swój czarujący charakter. Waleczność, honor. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdy mnie aresztowali, była z Shilą. Pewnie wybierają się na obrady. Okej. Nie tropiłem cię sam. Iorweth nie może się doczekać spotkania. Moja śmierć niewiele zmieni. A tacy jak Iorweth nie mają prawa nikogo osądzać. Okej. No to mamy problem. Czas ucieka. Będziesz się mścił na ślepej kobiecie? Shilard powiedział, że mają Tris. Muszę ją uwolnić, zanim wyłupią jej oczy jak tobie. Wyprawa do obozu Nilfgaardu to samobójstwo. Zostawienie przyjaciela to łajdactwo. Tylko ja wiem, jak odczarować Saskię. Wydostań mnie stąd. Jeśli zginę, na zawsze pozostanie pod wpływem uroku. No i w tym momencie mamy wybór. No jedziemy po Saskię. Ale jeśli mnie oszukasz... Rozkuj mnie i prowadź. Musimy wrócić kanałami. Kajdany zostają. I pójdziesz przodem. Shilard podniesie alarm. Nie podniesie. Zanim się ocknie, będzie po wszystkim. Zabij go! Nie morduję nieprzytomnych starców. Ruszaj. Szkoda. Ale moglibyśmy. I żadnych nowy poziom. Sztuczek chwil. Chcę się stąd wydostać i przeżyć. Nie zemdlejesz? Dasz radę iść? Wytrzymam. Mógłbyś mi zdjąć kajdany? Kajdany zostają. No, żeby nie ten. Jak fajnie mogę sobie sterować. Dobra, weźmiemy sobie... Co ja, jaki dziennik porąbało mnie? Weźmiemy sobie... O nie, dzwoni mi telefon. Wyłączę. Postać. Nie możemy sobie tutaj jebnąć ostatni. Skill. Amplifikacja. Generowanie adrenaliny pod wpływem zatrucia. Naprawdę? No ale możemy tutaj zmutować, to jest akurat fajne, bo... Jeszcze nie miałem okazji zmutować wszystkiego. Premia do obrażeń znaków, tak. No mniejsze wszystkie A, tu był jeszcze większy dożywotny. Cholera, mogłem ten dożywotności, ale chuj, no trudno, już mamy do znaków. Było, minęło, jebać to wszystko. O. Iorweth. Wiedziałem. Wadgern, Ken! Tak, idziemy, idziemy. Wafail! Nilfgaardczycy. Kto jej to zrobił? Radowid. W ten sposób podziękował za opiekę w dzieciństwie. Widziałem, jak szedł na obrady w towarzystwie wojska. Pogwizdywał pod nosem. Wyprowadźcie mnie stąd, jeśli... Zamknij się, wiedźmo. Żyjesz tylko dlatego, że jesteś potrzebna. Filippa obiecała pomóc. W zamian za wolność. I ty jej zaufałeś. Znasz lepszy sposób, żeby uwolnić Saskię? Co się teraz dzieje z Saskią? Kazałam jej wykonywać polecenia Sheali de Tancarville, dopóki nie wrócę. Pięknie. Sheala bierze udział w obradach? Tak, pewnie już tam jest. Dopilnuję, żeby plan Loży się ziścił. Właśnie. Czego ma dopilnować Sheala? Przywrócenia Rady i Kapituły i powstania silnego, niezależnego państwa pod przywództwem Saski. W jakim celu? Żeby móc bronić się przed Nilfgaardem. Żeby w końcu po latach chaosu i niszczenia zacząć budować. Co w tym złego, że chcemy rządzić? Wszyscy chcą. A ja znam się na tym jak żaden król w tym mieście. Ludzie ci nie uwierzą. Nie zaakceptują królowej czarodziejki. Nie ludzie tym bardziej. Ale wszyscy wierzą w Saskię. No właśnie. Ta dziewczyna jest urodzonym przywódcą. Ale nie ma pojęcia o wielkiej polityce. Ma charyzmę, ale brakuje jej sprytu. Jest odważna, ale brak jej zajadłości. Sprawiedliwa, lecz nie okrutna. Twoje przeciwieństwo, co? Być może. Razem byłybyśmy nie do zatrzymania. Jak uwolnić Saskię? Mam sztylet opatrzony kontrzaklęciem. Trzeba go wbić w serce smoka. Co? Chyba w twoje, wiedźmo. Kpisz sobie z nas? Nie ma innego sposobu. Uderzenie musi być wykonane z chirurgiczną precyzją. Tylko wtedy zadziała kontrzaklęcie. Wszystkie runy muszą mieć kontakt z krwią, a czubek ostrza musi przebić komorę serca. To oznacza, że najpierw będziemy musieli ją obezwładnić. Obezwładnić smoka? To jakieś żarty? Ona kłamie, Geralt, nie ufaj jej. Po co był jej ten sztylet? Zaraz nam powie, że od początku chciała odczarować Saskię. Gdy rzucasz urok lub klątwę, musisz mieć przygotowane kontrzaklęcie. To podstawowa zasada magii. Miałam użyć sztyletu tuż po rzuceniu uroku, gdyby okazało się, że coś poszło nie tak. Niewielu czarodziejów stosuje się do tej zasady. Gdzie sztylet? W mojej kwaterze, w dawnym domu Geoffreya Moncka. Dobrze zabezpieczony. Wiem, gdzie to jest. Co byś zrobiła, gdyby Saskia nie została otruta i pewien głupi wiedźmin nie zdobył składników eliksiru? Szukałabym innych sposobów, ale nie mogłam przepuścić takiej okazji. Kazałaś zamordować Foltesta? Nie. Shilard mówił, że Tris zeznała. Tris nie wie, co mówi. Loża faktycznie istnieje i Tris straciła nasze zaufanie. To prawda, ale nie kazałam zabić Foltesta. Iorweth, wiesz, jak niezauważenie dotrzeć do kwatery Filippy? Kanałem. Natkniemy się na potwory, ale zaoszczędzimy dużo czasu. No i go. Pilnuj jej. Ja pójdę przodem. I poszedł w drugą stronę. Hej, hej. Dobrze. No więc się dowiedzieliśmy, co tylko mogliśmy. Tam coś jest. Wcześniej ominąłem. Może szlachet nie chcesz, który zaoferuje nam bezinkursowną pomoc. Sprawdzę. Zdycham. To jest coś, co? To nie mówił Zygusiu. Jebańce. Stąd ich się tu tyle wzięło. Ła. No dawaj ich. O Boże. Kolejny finisher. Boże, jak one są paskudne. Nie zginął? Zginie. Dobra, możemy iść dalej. Jaką mam gwarancję, że puścicie mnie wolno? Żadnej. Jeżeli twój sztylet nie zadziała, lub jeśli Saskia zginie, ty będziesz następna. I to nie będzie szybka śmierć. Marzysz o tym, prawda? Przeszedłem przez drzwi, spoko. Miejsce podobne do poprzedniego. Tak samo co ty. Poczekaj. Podpalony przeciwnik. Kurde, genialne. Ja pierdzielę, tak dobrze mi się jeszcze nie walczyło w tej grze. A, fuck. Tak powinien wyglądać Wiedźmin 3. Dokładnie w ten sposób, kurwa. Tak powinniśmy rozpierdalać i napierdalać potwory. Zwolnij. A nie, że wytrzymują. Nie wychodzą dwa karczewne. No nie, karczewne może nie, ale będziesz mogła się wylizać. Wychodzą kuźwa trzy zgnilce i koniec. Wymagają skupienia i precyzji. Nie dam rady. W takim razie zdechniesz z bólu i nikt ci nie pomoże. Ani nie będzie. Sprawdź pomieszczenie przed nami. Nie podoba mi się. Mi też. Okej. Znowu gdzieś wyszedłem. Co tu jest? A, tu jest pomieszczenie, dobra. Gargulec. Miało was już nie być, chłopaki. Co wy tu tak? A, widziałem. Się trzeba było odsunąć. Okej. Widzę, że więcej was tu jest, chłopaki. Ale spoko. Nic się nie dzieje. O, Lums. Tak po prostu został. No i jesteśmy. Fajnie, że gość miał po prostu przez dom zejście do kanałów, no ale okej. Zobaczmy, co tu w ogóle jest. Hehe, złoto! Smocze łuski! O, szlak! Sztuka magii. Reny, notatki Filipy Eilhart. A, to jest jej mieszkanie. No tak, faktycznie. Dawne mieszkanie tego Jeffa, coś tam. Smocze łuski, co to ma być? Składnik rzemieślniczy. Coś będę mógł z tego zrobić. Zobaczmy, co jest w tej notatce. Kurwa, czemu buty zdjąłeś? Notatki Filipy. A, to są jakieś takie... Nie rozumiem, dobra. To sobie darujemy. Jakieś schematy. Kolejne tutaj widzę. O, mutagen. Większy mutagen mocy, cholera. Ja niestety już wrzuciłem tam mutagen. To są drzwi na zewnątrz, rozumiem. A ja mam iść do góry. Okej, nowy poziom. To ta skrzynia? Jak wygląda? Ciężki kufer pokryty runami. Na podłodze jest krąg i świece. Tak. To skrzynia, w której Geoffrey Monck trzymał swoje najcenniejsze skarby. W niej schowałam sztylet. Jak ją otworzyć? Trzeba zapalić świece w odpowiedniej kolejności. Rozgryzłam to już. Moje notatki są na dole. Później wystarczy proste zaklęcie. Zdejmijcie mi kajdany. Geralt, znasz ten rytuał? Tylko czarodziej może go odprawić. Zamknij się. Najpierw zapalę świecę. Dwimeryt zdejmiemy ci potem. Okej, no i teraz musimy sobie przydzielić punkta! Haha, kolejny punkt. W co by tu teraz pójść? Magia, szermierka. Co my tu możemy jeszcze ciekawego wynaleźć, co? Tu mamy do Irdena, tutaj szansa na krytyczny efekt na tym. Tu może coś fajnego będzie. Generowanie się wigoru w walce. Okej. A. Kurwa, o. Redukcja obrażeń 5%. Szansa na zabicie przeciwnika. Nakrwawienie 10%. Przykrycie. Dajmy sobie, kurde, to. To mi się podoba od początku. A, jak ja mam tam zejść? O. Szybkość generowania wigoru w walce. No właśnie. Ale poszedłem tą stroną, nie tamtą. Dobra, to sobie wzięliśmy. I teraz musimy tylko popatrzeć na ten cholerny schemat jej. Tylko pytanie, który jest właściwy? Bo jedynka się... No piątka na pewno jest na końcu tam. Ale kurde, nie powiedziała, który z nich jest dobry. Chyba, że mi powie... Teraz? Nie. No jasna dupa. Nie, może coś innego jeszcze znajdziemy tam, co by mi podpowiedział, który z nich jest dobry na tych tablicach. Nie, to są tego gościa, który tu mieszkał wcześniej. No pewnie musimy się zdać na... Zdać na metody prób i błędów. Dobra, no to w takim razie tak, zapalimy... Zapalimy świecę tą najpierw. Pali się? Pali się, dobrze. Bo ta była, pamiętam, jako pierwsza w dwóch przypadkach. Tak. Widzicie, pierwsza jest ta po lewej. Tu. I później tak. W dwóch przypadkach. W lewym i środkowym przypadku jedynka jest tu. A w dwóch kolejnych przypadkach, czyli w lewym i prawym, dwójka jest u góry, więc pojedziemy tym, który jest na początku. Ten z lewej, czyli tak. 1, 2, 3, 4, 5. No, spróbujemy, zobaczymy, który działa. 2, 3, 4 i 5. Nic się nie dzieje. Kurde. Moje notatki są jednoznaczne. Chyba nie do końca, wiesz? Jeszcze trzeba by umieć rozczytać te twoje rąbane zapiski. Czyli na pewno nie ten. Tu jest tak, 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 4. Spróbujmy tego, 1, 2, 3, 4. Czyli 1 jest tu. Znaczy środkowy, o Boże, to tak. Wszystkie mają 1, 2, 3, 4. Później ten. Później ten. No i ten jest czwórką, a ten jest piątką. I zaraz zobaczymy. Udało się. Tak, nice. Teraz zdejmij mi kajdany. Otworzy skrzynię zaklęciem. Żaden z nas nie może go wypowiedzieć? Tego nie da się nauczyć w jednej chwili. Do zaklęć potrzeba wyszkolonego maga. Świece są zapalone, trzeba się śpieszyć. Róbcie, co mówię, zanim stracę przytomność. Jeden fałszywy ruch i nie żyjesz. Okej. Okay. Said Abwe, Asidas Ido i Sindoai. Możecie zdjąć z niej zaklęcie, ale nigdy nie będzie człowiekiem. Ona jest kimś więcej niż Dwan. Kimś, kto przywrócił Ensity nadzieję. Jest potworem. Jeśli uważacie, że może rządzić krainą ludzi i elfów. Teseb, Derien. Poniesiecie konsekwencje swojej głupoty. Uważaj, Geralt. Się zjeba go. No tak, ona się zamieni w sowę. Tylko, że i tak nic nie widzi. A, i uciekła. O, kurwa, golem! Aha. Pięknie. No. Genialne. Zdychaj. Nie mogę przejść przez barierę! Fuck, no miałem... A, dobra. Zrobiłem. Hehehe. Co jest? Coś się rozjebało. Jeszcze jakąś czaszkę dostałem z jakimś licznikiem czasu. Nie wiem, co tu się dzieje. Okay, wspaniała walka, Gwynblade. Weź sztylet i zabierajmy się stąd. Dobrze. Mam sztylet Filipy Eilhart. No i zajebiście. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dziwna broń. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Oby zadziałało. Szkoda, że Eilhart nic już nam nie powie. Krowie i czarodziejni będą czekać. Ruszamy, uważajmy na resztę loży. Filipa uciekła. Filipa jest już daleko. Wiemy tyle, ile nam powiedziała. Pewnie dojdzie do siebie i wróci do spiskowania. Na razie jest wyłączona z gry. Na pewno. Musimy liczyć się z tym, że są tu pozostałe czarodziejki. Filipa może zawiadomić Shilę. Albo wydać rozkaz Smokowi. Nie zdziwię się, jeśli będę musiał walczyć z Saskią. Oszołomiona czarami nie zrozumie, że chcemy jej pomóc. Masz rację, proszę cię jednak, by się jej nie zabijał. Chyba że będziesz musiał ratować własne życie. Zatem na obrady. Pójdę pierwszy i zbadam sytuację. Dobrze. Okejos. No to co? Zakończymy sobie tutaj odcinek, bo akurat tak idealnie czas nam styka. I dobry moment jest na to, także mamy już zakończone zadanie. No i został zjazd czarodziejów, no i na końcu zabójcy królów, czyli już, nie wiem, myślę, że Może nie w następnym albo w jeszcze następnym odcinku będzie już ten ostatni, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak Wam się podobało, to możecie zostawić lajka i komentarz pod filmem. No a tymczasem się z Wami żegnam, na razie, cześć.